Yo, 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 what's up guys? Fire here and today I show you new P.E.K.K.A. decks. Yo! Yo! Yo, 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 mordeczki, witam w drugim odcineczku z No Gems Rush. Mam nadzieję, że ten odcinek również Wam się spodoba i zostawicie wiele łapek w górę. Także zaczynamy. W ostatnim odcinku zagraliśmy deckiem z Walkirią. Taki właśnie był deck. A dzisiaj przygotowaliśmy deck z P.E.K.K.A. Deczek, który na pewno Wam się spodoba i przypadnie Wam do gustu, bo jest naprawdę konkretny. Rozgrywka będzie wyglądała tak, że będziemy rzucali Gianta, za nim albo Muszkieterkę i Bombera, albo Arszerkę i Bombera. A kontratak będzie wyglądał tak, że będziemy puszczali P.E.K.K.A. i szybko szkieleton armii i to będzie konkretny push wieży. Zobaczycie. Dokładnie. Także ulepszmy sobie na początku może Gianta za 50 groszy, za 50 smoczych tibijskich monet. No i dobra. Bombera możemy podnieść, podnosimy też Bombera. Tak, podnoś wszystko. Normalnie Bomber jest podnoszony, do tego Arrowsy również. Super, mamy już czwarty level Arrowsów. No tu już jest dobrze, na pierwszej arenie? No to mi się wydaje, że będziemy gasić nawet miniony, jak ktoś będzie miał. No mam nadzieję. Także my mamy dostępne karty. No dwa goblinki, Walkiria, no i Fireball zmieniliśmy na P.E.K.K.A. Quest jeszcze mamy niedokończony, ten właśnie zagrać 40 rzadkich kart. Także lecimy. Lecimy. Fight. Gramy z jakimś Chińczyko... ryżojadem. Nie jestem rasistą, mordo. Na pierwszym ma goblinki, to trochę słabiuśko. Standardowo, jak macie Gianta pierwszego w deku, wypuszczajcie go za King Towerem, wtedy jest czas, żeby wam się eliksir załadował. No i sprawdzić, jaką kartą wyjdzie przeciwnik. Myślę, że Bomber za Giantem. Tak, ale trochę odstęp zostawmy. Prince idzie. Muszkieterkę na Dragona. Za rzeki niech już strzela. Bomber ładnie zgasił nam goblinki. Dobra, no Giant nie doszedł, ale... damy radę. Prince zgasi i do środka, żeby Prince'a odciągnąć, patrzcie. O, pięknie. Myślałam, żeby lepiej Knighta tam rzucić. I jeszcze ale... odciągamy dalej Prince'a w lewo. Patrzcie, co się dzieje. Dragon przejął tower, a Prince został zmoczony przez szkieleton armii. Można było dać Knighta również. Giant Bomber. Gianta, i czekamy, aż Giant przejdzie za most, żeby tego Bombera tak, żeby zgasić Bombera. Żeby Knight przejął Bombera po prostu. I na Gianta trzeba rzucić P.E.K.K.A., bo P.E.K.K.A. ma duży damage. Jak mi się uda... Nie ma niestety jeszcze szkoda. Nie, odpuszczamy tą teraz ten kontratak, bo wiedziałem, że ma Dragona, dlatego nie było sensu. Uderzy dojdzie P.E.K.K.A.? Jest, doszła! To ładnie. No i teraz dajemy Gianta do środka i ten Dragon już przeleciał przez most. Muszkieterkę rzuć od razu za nim, żeby tego Dragona zgasiła, no? Tak. Dragon przeleciał przez most i już go nasza Princess Tower atakuje. On ma Prince'a, my jeszcze chyba nie mamy Prince'a. Nie, nie mamy. Także ma przewagę. Źle zrobiłem też szkieleton armii, bo Bomber tak, idzie. Tak, mogłeś się poczekać. Ale w sumie muszkieterka go ściągnęła, także nie było najgorzej. Bomber, oczywiście. Arszerki do lewej. I teraz jak mi uda się wyjść z kontratakiem z Giantem. Uwaga! Aj! Ściągnął nam strzałkami naszego Bomberka, ale damy muszkieterkę do combo. Kolejny Prince. Co, on ma lustro? Nie wyrzucaj szkieletona. Nie, na razie ją kliknąłem tak defensywnie. Dobra, fajnie. Trochę spuszowaliśmy wieżę w końcu. Teraz... Knight, strzałki może rzuć w końcu i Bombera. I teraz jak się uda, to wyjdziemy z Giant i Arszerki. Myślę, że to wyjdzie. Fireball. Nie trafił między Giantem, rzuciła tak. Tym, czujesz to? Ale Bomber nam ładnie zgasił Arszerki. Mógł tym Fireballem rzucić nam w tower i on dzięki temu właśnie gościu przegra. Fajnie, mamy już po wieży. Wow! No jeszcze strzałki mam. Zgasił jednak. To nam tu idzie. Dobra, teraz się broń. Strzałki rzucimy na pewno, żeby to pogasić wszystko. Giant. Boom! Szkieleton armii. No teraz idzie Dragon. Ale przed chwilą wyrzucił strzałki, to myślałam, że... Dobra. No ale miał jeszcze Dragona właśnie. Muszkieterka. Do środeczka. Knight. Kurde, ten Prince jest za mocny w tym deku u niego.
Musimy się bronić Giantem na nowo. Jeszcze raz to muszę strzałkami zgasić, wiesz? Popatrz, dorzucił jeszcze Goblin, Spirki. Jeszcze Bomber żyje, no nie, dobrze. Dobra, Bomber zaatakował Tower, akurat te moje Skeleton Army go przycięło w tym momencie. No i co, muszkieterkę do środeczka. Kolejny. Trzeba go jakoś podhaczyć, tak żeby... Trzeba go Knightem do tyłu odciągnąć, patrz. I się czas skończy, akurat będziemy mieli... Jeszcze odciągniemy teraz Giantem wszystko od naszej wieży. Teraz gramy tak na zwłokę, żeby był Draw. Rzuca fireballami, będzie nas układał fireballami przez... No i mecz over, over. No. Dobra, pierwsza rozgrywka taka luźna, żeby się przyzwyczaić do deku, bo jeszcze nim nie graliśmy. Tak jest. Graliśmy innym dekiem, ale na razie nie mamy kart. Także musieliśmy sobie jakoś to dopasować. Ważne, że nie straciliśmy pucharków jeszcze. Tak, ważne, że nie straciliśmy pucharków. Ciężko było, widać, że ten gościu nie był lamusem jakimś, że dopiero zaczął grać, tylko już widzę, że grał trochę, bo wiedział, jakie karty ma dobrać do deku. Tak. No i kiedy co rzucać. I tym bardziej, że miał przewagę tym, że on miał Prince'a, my jeszcze go nie mamy. Dokładnie. To co, teraz ty rozgrywkę kontynuujesz? Dobra, no to teraz lecimy. Ja. Okej, okay. Prepare your weapons and fight. A ja wezmę łyka. Batuhan. Batuhan. Dobra. Co ty masz, Batuhan? Na pewno Giantem wyjdziemy sobie za King Towerem. Mhm. O, ma drugi powoli, poziom. Powoli, powolutku, na... nie spieszymy się. Patrz, Pekka idzie. To Skeleton Army musi być. Skeleton Army na środeczek. Pamiętajcie, że na środeczek. Strzałkami. Strzałeczki. Tak, żeby szybko zgasić jego Skeleton Army. No i zobaczcie, jak to fajnie wyszło. Teraz muszkieterkę. Dokładnie. Mamy ładne już combo. Bomber. Żeby muszkieterka sobie czyściła teren. Tak jest. Przed Giantem. Bo wiadomo, Giant nie atakuje jednostek, tylko atakuje od razu tower. I najlepiej jest zawsze rzucić tą jednostkę, jak macie tutaj kratki na mapie, to tak atakującą jednostkę, czyli ten support za tarczą, czyli za tankiem, rzucić na przykład z 3 kratki niżej, bo właśnie akurat jak Bomber atakuje albo Dragon, to on jeszcze ma ten pole rażenia większe, na przykład na 2 kratki i po co ma atakować waszą kartę. No tutaj się ładnie obronimy Knightem i Bomberem. Dokładnie. Zobaczcie, jak tam fajnie spuszowaliśmy wieżę tym Giantem i tą muszkieterką. Tu jeszcze byś zdążyła? Nie, nie ma sensu, bo ta muszkieterka bardzo miała mało życia, ale ten Bomber... Dobra, fajnie, jeszcze Bomber doszedł. Uderzył w tower. Wow. Dobra, jeszcze raz sobie wychodzimy Giantem. I robimy to samo. W koło. Powtarzamy. Cycle. Tak. Cykl. Tylko też robimy to tak, żeby zaskoczyć gracza, a nie, że on wie, w jakim momencie my rzucimy tego Gianta, tak, tą muszkieterkę, tą Pekę. Możesz zrobić właśnie kontratak. A zrobimy tak. Zawsze Pekę troszeczkę niżej, żeby Skeleton Army go wyprzedziło. I strzałki na to rzucimy. I strzałki właśnie trzymajmy defensywnie, bo on rzuci tu Skeleton Army. Nie, ach, strzałki rzucił. No, rzucił strzałki, ale i tak Pekka doszła i spuszowała nam wieżę ładnie. Także wyszło super. Ale widzisz, ale mieliśmy już takie profilaktyczne strzałki rzuciliśmy. Tutaj. Tower z lewej poradzi. Poradzi sobie. Nie chcę, żeby mi za dużo spuszował tej wieży. Dobra, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. No i dobra. Teraz jak już jest w połowie rozgrywki, to ja wolę sobie Giantikiem wychodzić o tutaj. Mhm, żeby dobrze mi za dużo czasu nie zjadało to wszystko. Arszerki sobie za tym rzucę. Bomber idzie, pamiętaj. Nie, Pekka leci z tyłu. O, to ja sobie Pekę też rzucę chyba tam, co? Czy nie? Aż. A rzucę. I tutaj Skeleton Army. To jak on teraz dośle... A tutaj sobie rzucę muszkieterkę, może ona dobije tą wieżę akurat. Mhm. Że jakby on rzucił Bombera nam z lewej, to by nasze Skeleton Army zgasił. Trzeba właśnie też to brać pod uwagę. No i fajnie. Dobra, tutaj Knighta na Pekę o sobie odciągniemy. Wyślemy ją na spacer. Na spacer, tak. To jest na spacer wysyłanie. Później będzie odcinek, jak się wysyła na spacer poszczególne jednostki, także wam pokażę. Peczka na Gianta, żeby szybko go tam tutaj podhaczyła. Zatrzymała, podhaczyła. Strzałki rzuć na prawą tower. Gdzie? Na prawy tower, już koniec przecież meczu. Dobra. 16 na wieży. Bomber tutaj. Tak, na Skeleton Army bomberek. No i muszkieterka. I powinno być well done. Tutaj Skeleton Army sobie rzucimy na Pekę. Będzie okej. Okay. No i GG. Tak to widzicie, tak to wyglądało. Źle nie było. Wyszło spoko. Wyszło spoko również, mi się wydaje. 5 golda. Kto się szarpli, co? Wyzysk! Wyzysk! Jak w Polsce. No, jak w Polsce. Welcome in Poland. Sprawdźmy, co możemy jeszcze mamy w sklepie, bo zapomniałem. Mamy 10 gemów za ty, free. Dziękuję, ziomeczku. Bombera za 50. Trochę dużo, co? Mamy na razie bardzo mało tego
Golda 260, tylko mi się wydaje, że na razie nie ma sensu na tej pierwszej arence. Trzeba zbierać, bo i tak nie wydajemy ani złotówki, jak wiadomo. Także lecimy. Może mi się teraz uda zrobić pekaraż. Pekaraż. Może. On już jest na trzecim poziomie, także uważaj, spokojnie. A to jest jeszcze ryżoja. Też jakiś... No. Ryżoja? Pekinczyk. Dobra, bomber. Wow, gdzie ta peka? Widziałeś to? No i patrzcie, szybko Giant przed to i Dragon powinien Giant atakować pięknie. Przejął go, super. Tyłem się odwrócił, dupą do nas, ham i prostak. Ja na to wszystko trzymam strzałki, gdyby leciało szkieleton armii, on oddał strzałki. No i dobra, czekamy. Jak nam się ładuje eliksir i patrzcie jaki jest cycle. Tarcza kontra muszkieterka. Jak Walkirię rzucił żałośnie, nie atakuje nam muszkieterki. Good game, nie, well played mordeczko, spokojnie, well played. I patrzcie, tak się wysyła na spacer. Kratkę w prawo i Walkiria patrzcie gdzie idzie. Sru. No i do widzenia. A nie, bo to przecież... A on poszedł w tą stronę. Tak, bo on atakuje. Zapomniałem, że Giant atakuje. Kurde, on ma już goblin. Chatkę. Chatkę, no. Uuu, ale szkieleton armii zjadło. Szybko spuszowało tą chatkę. Ja nigdy nie lubiłam tej chatki. Tak, ja też nienawidzę spamerów. Zresztą, jeszcze się nie raz podenerwujemy w tej serii. Na pewno. Jest bardzo dużo właśnie ludzi, którzy grają tą chatką i stawiają ich pełno za King Towerem albo przed. Później jest po prostu spam goblinów, jest masakra. To jest tak denerwujące. Dokładnie, jak masz ciężkiego deka z golemem albo z lawą, to jest ciężko naprawdę to obronić. No i co? To samo znowu. I doszlijmy jeszcze bombera, w razie czego jakby on miał szkieleton armii, teraz chciał rzucić nam. I będę miał, czekaj, nie mam peki. Musimy poczekać, jak będzie szkieleton tak. Armii Peka. Tak jak na intro w Clash Royale jest szkieleton armii Peka, jak Pekę reklamowali. Obejrzyjcie sobie ten filmik, w porządku jest. No i co? Idzie sobie najcik, czekamy na eliksir, zaraz będzie double. Muszkieterkę dajmy do lewej, bo będzie pewnie nam atakował lewą stronę, ponieważ mamy więcej, mniej tutaj HP na wieży. I co? Patrzcie, go teraz szujemy. Pekę trochę niżej do tego szkieleton armii, bo on by rzucił już dragona. Rzuć wiemy... bombera. A, strzałkami nas zgasił. Tak, on miał jeszcze strzałki. Musisz poczekać, aż on wyrzuci strzałki i wtedy dopiero. Właśnie. A dragona też jeszcze miał defensywnie, w razie czego, także... No, trzeba wyczuć moment po prostu. Dokładnie. Nie zawsze wychodzi, ale zazwyczaj. Wow. Trochę tutaj idzie ekipa. Powiem wam, że Dragon na początku, na tych podstawowych, pierwszych levelach, no jest kotem po prostu. Tak, ja jest... bardzo lubiłam grać właśnie Baby Dragonem i przez dłuższy czas grałam. No, dokładnie. Miałam go w deku. Baby Dragon jest kotem. Później mi szkoda było go wyrzucić. No, ale musiałam. Niektórzy gracze grają aż po legendarną arenę Baby tak, Dragona. Tak. Ale to często zdarza się w deku z wysokim tankiem, lawą lub golenem. Teraz ty Justa, tak? Tak, teraz Justa. Teraz Justa gra. Dobra, zaczynamy, zobaczymy co drugi poziom. Będzie. Christian. Christian. No i gitara, Christian, dawaj. Drugi poziom. Prince'a już mają, kurde. Dobra, muszkieterka, giantcik, żeby go zgasić. No, może być giantcik do tyłu. Okej, okay, pasuje. Strzałeczki nam puścił ładnie. Thanks. Fajnie. Thanks, mordo, za te strzałki. Oj, niepotrzebnie tam bomber. No czemu? No bomber dobrze poszedł. Dobra, okej. Kolejny bomber dosyła. Nie myślą ludzie na początku, dosyłają karty bez sensu. Ja bym zrobił na twoim miejscu tak. Dał strzałki. Albo dobra, pierw się obroń. No. Szkieleton armii sobie tu rzucimy na boczek. I pancake'a wsadź. I pancake'a szybko. Ach. Dobra, w sumie... No, prawie że wyszło. Arszerki może jeszcze dorzucimy. Nie, nie dojdą. Nie dojdą. A nieważne. Bo Pekka jak się respi, jak już rzucisz Pekę, to ona krzyczy pancakes. No, normalnie naleśnik krzyczy, nie? I wszystkich pójdzie z naleśnika. Wyjaśnia. Wyjaśnia na pyrkę. Co? Robimy standardowo Giant za King Towerem. Giant za King Tower, tak jak zawsze. A później muszkieterka. Z prawej, tak. Knightem odciągnij. Prince'a, dobrze. I chyba trzeba będzie na to rzucić szkieleton armii, później masz Pekę. Ach, uderzył. Dobra. Ułamki sekundy. I teraz ja bym na tym twoim miejscu rzucił w to... Albo nie, bo on chyba to zgasi nam. Nie, bomber poszedł. Dobra, ale zrobił... Spieprzył akcję, no, goście, totalnie. Rush na... Sam na siebie. Sam na siebie rusha zrobił. Ach, fireball. Dobra.
Dobra, ten Giant dojdzie. No i czekamy na nowo, bo już tutaj żadnego combo nie wyprowadzimy, ponieważ no nie ma eliksiru. Ani zanim ta jednostka dojdzie do ich wieży, no to zajmie kupę czasu. Musiał jeszcze strzałkami gasić Gianta. To nie jest zły lapot. Muszkieterka na goblina. Mhm. I Gianta przed to szybko. Muszkieterkę Gianta. A jeszcze Knajta może postawimy do defensywy. O. I bomber. I bomber. Patrzcie, co się teraz dzieje. Myślę, że to wyjdzie. Mhm. Nawet jak Giant zginie, to i tak później mamy jako tanka. Dobra. Knighta. Teraz czekam na siódemkę i rzucam tak. Szkieleton Army. Już masz. Szkieleton Army, a zatem pancake'a. Pancake. I strzałki na to trzymamy. I trzymamy. I rzucamy od razu. A co? Peka Rush. Patrzcie, co się dzieje w tym momencie. Szkieleton Army. Patrzcie, jest tarczą jak to pięknie Peki. Wyszło. I patrzcie, co się dzieje. No i od razu mamy GG. 3-0. Tak się super wyjaśnia oponentów na Clash Royale. Trzeba znaleźć po prostu czas na to, żeby wyrzucić pekę i szkieletony i wtedy wszystko pójdzie dobrze. No, także mordeczki, co my tutaj mamy? Zdobyliśmy w końcu tego questa? Co z tym questem? Jeszcze nie. Jeszcze trzy karty. Dobra, jedziemy jeszcze z jednym meczem i otwieramy questa. Teraz ja. Dobra. Postaram się szybko to skończyć. Uwaga. Lorenzo, no clan. Standardowo Giant. Ja sobie gram z lewej, z prawej, zależy. Dragonik. Poczekajmy. Zdąży Gianta pierw bić? Tak, zdążył pierw Gianta bić. No i pięknie, muszkieterka sobie do środeczka. Dragon jej nie trafia. Mamy Knighta. Na to szkieleton Army trzeba rzucić, bo żeby tego Gianta jeszcze spusować. I fajnie, bo ten Giant zostaje na naszej stronie. I szkieleton Army nie ginie przez ich tower, bo tower przejął Gianta. I teraz leci pancake z szkieleton Army. Patrzcie, co się dzieje. Gdzie on rzucił Walkirię? To jest właśnie rush. To jest rush. Teraz odciągniemy sobie Walkirię Knightem. Jeszcze Peka zgasiła to. To już jest 3-0. Jak nic. Peczka ma jeszcze tyle życia. Jeszcze muszkieterka układa. O, fireballa rzucił. Dobra. GG. Widzieliście? Szybki win. Easy win. Ta rozgrywka była no co? W porządeczku. Tak, ale nie rzuciliśmy znowu kart. Żeby dokończyć questa. Aha, no tak. Patrz, jeszcze brakuje nam kolejnych dwóch. Dwóch, znowu brakuje kolejnych dwóch. Dobra, to teraz Justa. Szybko wyrzuć dwie karty rzadkie. Giant jest rzadki. Rzadki, czyli od razu wyrzucamy Gianta, ale poczekamy na koniec eliksiru. O, rzuć na mostgo od razu, jak gościu wali nam fireballem w tower i nam aktywuje King Tower, no to sorry, nie? O, chyba się poddaje nam, nie. To co on świruje? Pawiana? Nie świruj, pawiana. Szkieleton Army z prawej możesz rzucić. I pekę zaraz. I pekę, no. Albo w sumie teraz się może i obroni, cholera wie. Z lewej rzuć od razu, wiesz? Nie, arszerki. No dawaj z prawej. Pancakes, szkieleton Army. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dawaj! Wyszło! Nie! No nie, gdzie peka? Ta peka? Dobra, zgasiła! Dobra, zgasiła od razu muszkieterkę, fajnie. No i mamy po wieży. 1-0 dla nas. Jeszcze uderzy! Uderzyła jeszcze, czujesz? Dobra, jeszcze raz Gianta. Albo na 3 dawaj od razu go ładuj. A! No dobra, z lewej niech będzie. Strzałki na King Tower. Na Princess Tower. Bomberek. Broni się jeszcze, skubany. No, broni, broni. Knightika od środka. Oj, tam jest jeszcze szkieleton. No, skarmi jest. Na szóste poziomy to jest który poziom skarmi? Pierwszy? Rzuć naszą skarmi? Nie. A bo dobra. Rzuć na środek, tam gdzie miecz jest wbity, żeby tylko tego dragona nie zawołać. O, może tak powiem. Ten dragon niech sobie puszuje tam, bierze na lajcie. Zrobimy tak. Pójść Gianta przed mostem z prawej, za tym muszkieterkę. No może być tak. No. Okej, okay. Muszkieterkę. I poczekaj na 7 eliksiru i rzuć PK Pancakes z lewa. Skeleton Army, przepraszam. PK Skeleton Army z lewej. Pancakes. PK Pancakes. Może być combo PK Pancakes. Dawaj. Raz. I ogień. No i dobrze. Cała PK została zamieszana w Skeleton Army, tylko że te Skeleton Army troszeczkę zostało do środka ściągane. Ja jeszcze zahaczyłam. Cicho. Jeszcze raz PK. Pięknie. Jest. 273 na wieży. Wow, dragon! Tak.
Troszeczkę nie tak, bo Skeleton Army się cofnęło. Dobra, Gianta rzuć, szybko Gianta rzuć. Okej. Okay. Obronimy jeszcze tą wieżę. I obroniona wieża nawet, nie będzie przegranej. Tak, z prawej, jeszcze bardziej z prawej, że ten dragon nie chwycił. I strzałki. Jest. Będzie, będzie, będzie 3-0. Nie, nie będzie. Patrz, przegraliśmy się tą wieżę. Dobra, ważne, że wygraliśmy ogólnie mecz. No, było także dobrze, GG, good game. Mi się wydaje, że było ok. Good game, good luck. 30 pucharków do przodu i mamy epic playa complete, także zobaczymy, co dostaniemy. Czekaj, co mam za to dostać w ogóle? Collect reward. Tylko 20 do golda. Tylko 20 do golda. No dobra, nieważne. Ważne, że jest. Ważne, tak, że to zrobiliśmy i że zaraz będzie następny. Kończymy już ten odcinek. Widzimy się w kolejnym odcinku z No Gems Rush. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcineczek. No i co? Zostawcie łapkę w górę oczywiście, nie? Oczywiście i subskrybujcie kanał koniecznie, bo naprawdę będą ciekawe odcinki i warto oglądać. Także trzymajcie się. Cześć! Cześć!